zaszczytem, o którym mówię, jest nie tylko to, że mogę poprowadzić tą debatę na otwarciu naszej Nocy Biologów, bo jako jedno z niewielu wydarzeń online, nieretransmitowanych, zostaliśmy tutaj uwzględnieni. Ale przede wszystkim to, że mam takich znakomitych gości, że zgodziliście się, drodzy goście, wziąć udział w tym, w tej rozmowie w gościnie u biologów. I no więc zacznę od przedstawienia gości. A nie, najpierw zacznę od pomysłu na tę debatę. Sprowokował mnie do niej poniekąd tytuł tegorocznej Nocy Biologów. Ten tytuł Bajkowy Świat Biologii, który podobno jest wynikiem ankiety na nośne hasło. Najpierw mnie, przyznam, trochę zdenerwował, bo ja chciałem rozmawiać o kryzysie klimatycznym i kryzysie ekologicznym na Nocy Biologów, tak jak to zrobiliśmy rok temu, zorganizowaliśmy debatę z aktywistami. I to bajkowe hasło mnie trochę, mówiąc kolokwialnie, wkurzyło. I od razu przyszło mi do głowy, że my temu musimy zaprzeczyć. Przyszło mi do głowy zgrane dosyć powiedzenie, to nie jest bajka. Trochę inaczej zresztą wypowiadane w moich szkolnych czasach. Ale później ja pomyślałem o tym, że to nie jest takie proste. Bo być może ta nasza opowieść o kryzysie klimatycznym, a może o przyrodzie w ogóle, jest poniekąd taką bajką, którą sobie opowiadamy. I zacząłem myśleć o książkach, o literaturze. I zadzwoniłem wtedy do Filipa Springera, z którym się znamy, bo zaprosił mnie kiedyś do zrobienia jednego ze swoich reportaży o zmianach klimatu. I wtedy wymyśliliśmy, żeby o tym była ta opowieść, ta nasza rozmowa, o naszej narracji związanej z kryzysem klimatyczno-ekologicznym i o tym, czy my nie wkładamy jej świadomie trochę pomiędzy bajki. I tak potoczyło się to, że zaprosiłem kolejnych gości, dobierając jak gdyby różne perspektywy tej opowieści. Zacząłem od ciebie, Filipie, ale przedstawianie gości zacznę od Julii Fiedorczuk, a właściwie doktor habilitowanej Julii Fiedorczuk-Glineckiej. Jesteśmy na uniwersytecie, więc z pełnymi tytułami. Poetka, pisarka, krytyczka literacka i wykładowczyni u nas na uniwersytecie w Instytucie Neofilologii. Autorka już licznych, ja nie dam rady ich wszystkich wymienić, pozycji i prozy, i poezji. 6 tomików poezji, kilka książek. Ostatnia się pojawiła w księgarniach zaledwie kilka dni temu pod słońcem. Kupiłem, ale jeszcze nie zdążyłem przeczytać. Chciałem przeczytać, przygotowując się do tej debaty. Chwyciła to moja żona i w ciągu jednej nocy przeczytała połowę, więc od niej wiem mniej więcej, co tam jest. Laureatka Nagrody Poetyckiej imienia Wisławy Szymborskiej w 2018 roku i często porównywana w recenzjach do Wisławy Szymborskiej, a sama, jak przeczytałem w wywiadzie dla chyba Gazety Wyborczej, się od tych porównań trochę odżegnuje. Być może w kontekście tego, o czym mówimy, najważniejsza jest ta pozycja. Cyborg w ogrodzie, wprowadzenie do ekopoetyki. Ja tą książkę kupiłem, żeby zrozumieć trochę to, co skłoniło Filipa Springera do zaproszenia Julii do założenia szkoły ekopoetyki. No bo to jest chyba najważniejszy kontekst, o którym powinienem powiedzieć. Szkoła ekopoetyki, czyli szkoła, miejsce, przestrzeń myślowa i rozumiem spotkania fizyczne twórców literatury najróżniejszych, poetów, pisarzy, reportażystów, którzy się uczą od siebie wzajemnie i od was, ale również od naukowców, jak pisać i mówić, i interpretować o przyrodzie i człowieku, o relacjach między przyrodą a człowiekiem, tak jak przeczytałem na waszej stronie. Sam zostałem zaszczycony zaproszeniem do tego grona, żeby porozmawiać z wami o tym, czym ja się zajmuję, czyli ekologią bagien, mokradeł i ich związkiem z klimatem. Ja próbowałem tą książkę przeczytać, jest niesamowicie trudna, więc dla mnie, jako naukowca z zupełnie innej dziedziny, ale niektóre rzeczy są fascynujące i ja do tego wrócę. Filip Springer,
który pod wpływem lektury tej książki wymyślił szkołę ekopoetyki, o której mówię. No, ale przede wszystkim znany Państwu na pewno jako autor wielu książek, znowu ich wszystkich nie dam rady wymienić. Chyba najbardziej nagrodzona została chyba pierwsza książka, Miedzianka, Historia znikania, która pokazuje, jak zmienia się nasz świat i to w miejscu, które jest związane z wydobyciem surowców, z wydobyciem rud metali. Ale wiele innych książek, wszystkie właściwie reportażowe oraz reportaży pisanych w różnych miejscach. Finalista Nagrody Literackiej Nike, nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia, zresztą do Nagrody Nike również Julia Fiodorczuk była nominowana. A w kontekście tego, o czym rozmawiamy, chyba najważniejszy dla mnie jest cykl reportaży Filipa Springera w czasopiśmie Pismo, w magazynie Pismo, tak się mówi o tym, na temat zmian klimatu. I taki może szczególny reportaż, czy opowieść prywatna, chyba tak to jest określona, listy do syna, czy jakoś tak to jest zatytułowane, który trochę, z którego ja pozwolę sobie parę zdań zacytować. To była inspiracja do tej debaty. Wy byliście. Czy chcecie coś powiedzieć? Ja zaraz zaprezentuję następnych naszych rozmówców, ale może Julia jakieś dwa słowa? Ja tylko chciałam powiedzieć dobry wieczór i bardzo dziękuję, że mogę tu być i dziękuję za to niesamowicie piękne przedstawienie. Bardzo dziękuję. A ja tylko dodam, że do trzeciej klasy liceum myślałem, że będę ornitologiem, ale później mi zeszło na archeologię. Skończyłem z mozołem, studiując 10 lat archeologię. Potem zostałem dziennikarzem zajmującym się architekturą, a na końcu kończę na nocy biologów, co jest spełnieniem moich marzeń, więc również bardzo się cieszę. Co jest może jeszcze ważne, ja to dodam na początku, żeby wszyscy słuchacze mieli jasność. Byłeś harcerzem bardzo długo. Przez 30 lat twoja... Jak piszesz gdzieś w wywiadach, twoje zarówno wychowanie, jak i twoja kariera była związana z harcerstwem. I piszesz o tym, że to jest bardzo ważny sposób poznawania przyrody i wychowywania w przyrodzie. Myślę, że do tego też wrócimy. Doktor Aleksandra Kardaś. Wielu z Państwa być może znana jako autorka i redaktorka strony Nauka o klimacie, którą gości nasz Uniwersytet, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Fizyczka atmosfery. Napisała książkę pod tytułem Książka o wodzie, popularyzującą fizykę wody we wszystkich stanach skupienia i wszystkich poważnych spraw, które są z obiegiem tej wody w przyrodzie związane. Współautorka również książki Nauka o klimacie, razem z profesorem Szymonem Malinowskim i Marcinem Popkiewiczem. Trudno mi pamiętać, że mam patrzeć w kamerę i wciąż patrzę na was tutaj na ekranie laptopa, ale będę starał się odwracać wzrok do kamery. I co może ważne w kontekście naszej rozmowy o mówieniu, o komunikacji kryzysu klimatycznego, edukatorka klimatyczna, która ostatnio bardzo ważną rolę spełniła w przygotowaniu kursu Klimatyczne ABC dla studentów, pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, który to kurs za chwilę będzie dostępny w wolnym dostępie dla wszystkich i ma szansę być też wykorzystywany na innych uczelniach. I w tej chwili Ola koordynuje kurs klimatyczny dla doktorantów UW i wkrótce dla pracowników na podstawie tych materiałów. Ola, czy chcesz na początek jakieś jeszcze dwa słowa? No oczywiście, ja nie jestem jedyną osobą, która tworzyła materiały do klimatycznego ABC, które w poniedziałek ukaże się w postaci właśnie darmowego e-booka dostępnego na stronach wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Razem ze mną pracowali nad nim doskonali eksperci, przede wszystkim dr Magdalena Budziszewska z Wydziału Psychologii i Zbigniew Bogdanowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych, a także wielu ekspertów z Wydziału Biologii, między innymi ty, Wiktorze, jak pamiętasz. Ale to pamiętam.
tak, z wydziałów psychologii, z innych uczelni, inżynierów, więc jest to naprawdę materiał taki interdyscyplinarny, nad którym pracowało wiele osób i który patrzy na zmianę klimatu z wielu punktów widzenia, nie tylko fizyki, geofizyki i nawet nie tylko biologii, ale także nauk społecznych, ekonomii, psychologii, więc jest to takie coś, co jest dla każdego, bo nikt nie jest specjalistą w tych wszystkich dziedzinach, więc zawsze każdy znajdzie tutaj jakiś element, myślę, o którym jeszcze nie słyszał albo który pomoże mu coś sobie uporządkować. Dziękuję bardzo. Ja cię zaprosiłem tutaj w podwójnej roli. Nie wiem, czy wiesz o tym. Z jednej strony no, jesteś specjalistką od pewnego sposobu komunikacji wiedzy przyrodniczej, od popularyzacji nauki, ale z drugiej strony jesteś fizyczką i masz bardzo dużą wiedzę o procesach związanych ze zmianą klimatu i o tym wszystkim, co się dzieje. A jako, że ja widziałem tą naszą rozmowę jako taką dyskusję pomiędzy naukowcami z dziedziny nauk ścisłych, literatami, pisarzami, twórcami kultury i z trzeciej strony użytkownikami tego języka, tymi, którzy tą wiedzę przekazują dalej, no to ja mam nadzieję, że mnie wesprzesz w tej twardej wiedzy z dziedziny zwłaszcza fizyki. Marta Palińska. Proszę Państwa, ja zacznę od tego, co mam na końcu mojej notatki. Ostatnio magazyn Wysokie Obcasy umieścił Martę na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet 2020 roku w Polsce. A Marta jest osobą młodą, co widać. Jest studentką w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na naszym uniwersytecie, na UW, wcześniej licencjat we Wrocławiu, ale przede wszystkim, no to nie za to, że u nas studiuje została, trafiła na tą listę 50 najbardziej wpływowych kobiet, ale za aktywizm i komunikację wiedzy o zmianach klimatu. Aktywistka klimatyczna, feministka, jak się przedstawia i jest opisana w sieci, edukatorka w zakresie klimatu i praw człowieka, od 6 lat działa w Greenpeace i ostatnio dołączasz, Marta, do Greenpeace, czy wkrótce, zdaje się, lada tydzień, formalnie jako członkini zespołu komunikatorów klimatycznych. A takim momentem przełomowym, który spowodował, że zaczęłaś działać na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, były plany budowy kopalni odkrywkowej w twoim rodzinnym Gubinie, prawda? To tam zaczęłaś, przeciwstawiając się temu, protestować. Czy chcesz rozwinąć to jeszcze? Tak. Przedstawiając się więc na razie bardzo krótko. Wszystko świetnie, jestem zadziwiona szczegółowością researchu. Bardzo dziękuję i dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. I na końcu najmłodszy uczestnik. Przepraszam, Jarku, że musiałeś czekać do końca, ale ktoś musi być ostatni. Ale lista nagród, pomimo że jesteś najmłodszy, które mam tutaj na liście, które ci się posypały, jest wyjątkowo imponująca. Ale zacznę od tego, jak się poznaliśmy. A poznaliśmy się dobrych kilka lat temu na obozie Funduszu na Rzecz Dzieci, gdzie ja zostałem zaproszony, to było w Serocku, gdzie ja zostałem zaproszony, żeby poprowadzić zajęcia o ekosystemie, o przyrodzie. Parę razy mi się to zdarzyło. I to były zajęcia o ekologii rzeki i o skutkach regulacji rzek. W ramach tych zajęć pokazaliśmy uczestnikom kilka czy kilkanaście osób w wieku późna podstawówka, gimnazjum, między innymi Jarek było w tej grupie. Oprócz oglądania w terenie, jak wygląda rzeka naturalna i rzeka uregulowana, my później próbowaliśmy to zamodelować. Zamodelować w sposób bardzo prosty. Wymyśliłem to wtedy i zadziałało. Puściliśmy wodę ze szlaufa ogrodniczego i zbudowaliśmy, jak wygląda naturalna rzeka. Okazało się, że ona w ciągu kilkunastu minut zaczęła powiększać te swoje meandry, tworzyć na środku wyspy i tak dalej. Młodzież się zaczęła bardzo dobrze tym bawić, lokalizować różne rodzaje siedlisk i wtedy mnie uderzyło to, że Jarek zaczął mówić, gdzie tam żyją, jakie ptaki. Mówi, tutaj na pewno ma zimorodek gniazdo w tej skarpie, która już nam się tutaj zaczęła kształtować.
tutaj pewnie są Olsy i tak dalej. Więc okazało się, że chłopak z gimnazjum, w gimnazjum byłeś wtedy? Chyba tak. Ma bardzo dużą wiedzę przyrodniczą. Po tym, jak się te zajęcia skończyły, ja dostałem od Jarka mailem fotoreportaż i opracowaną właściwie prezentację z tych naszych ćwiczeń. No a później, parę lat później, spotkałem go w sieci jako aktywnego blogera prowadzącego profil na Facebooku, który się nazywa Lasem Myślący, z niesamowitymi fotografiami. Naprawdę profesjonalny, których chyba część możecie Państwo zobaczyć za plecami Jarka. Profesjonalna fotografia przyrodnicza, ale poza tym niesamowite opisy. Ale to jest moja prywatna historia z poznania Jarka, a teraz trochę formalnych spraw, które trzeba wymienić. Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, laureat wielu konkursów, na przykład Odyseja Umysłu, międzynarodowy konkurs dla dzieci z całego świata, projektów w łódzkim budżecie obywatelskim, jeden z najmłodszych osób zgłaszających i wygrywających projekty ochrony przyrody w budżecie obywatelskim, jeden z bohaterów książki Young Power, 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat, uhonorowany pozytywką jako bohater najbardziej pozytywnego materiału miesiąca w TVN-ie, a za badania zanieczyszczeń plastikiem w rzekach aglomeracji łódzkiej zdobył pierwsze miejsce w konkursie Unii Europejskiej dla młodych naukowców, prestiżowych zmaganiach dla młodych naukowców poniżej 21 roku życia. I jeszcze wygrał w nagrodę wyprawę do Arktyki, na Spitsbergen zdaje się, która do polskiej stacji polarnej Hornsut, która niestety nie doszła na razie do skutku w związku z pandemią, ale miejmy nadzieję, że dojdzie. A ja ostatnio cię, Jarku, widziałem już nie pamiętam, jak się nazywała ta platforma, na której były transmitowane lekcje przez młode osoby prowadzone dla uczniów w ramach tej naszej nauki online, gdzie opowiadałeś o poznawaniu i odkrywaniu przyrody, ale również o zagrożeniu kryzysem klimatycznym i innymi zmianami w środowisku i próbowałeś to łączyć. I ja wtedy pomyślałem, że to jest ta osoba, którą ja powinienem zaprosić, bo łączenie tego widać było, że jest trudne. Z jednej strony z pasją opowiadasz, jaka ta przyroda jest cenna i w pewnym momencie musisz przejść na to, żeby mówić, mamy katastrofę. I ja się zastanawiam, jak takiej młodej osobie przychodzą takie rzeczy. Dwa słowa od ciebie na początek, a potem ja spróbuję. To ja przede wszystkim dobry wieczór wszystkim oglądającym. No nie jest to oczywiście łatwa sprawa. Tutaj muszę powiedzieć, łączenie zarówno tych takich pięknych obrazów obserwacji przyrodniczych z tym kroczącym kryzysem, który też ma bezpośredni wpływ na te wszystkie obserwowane organizmy. Ja przez wiele lat prowadzę już stałe monitoringi płazów w zasadzie na obszarze całej Łodzi. Mam kilka takich zbiorników monitoringowych i właśnie w wyniku tych coraz bardziej ubogich opadów, właśnie w tym okresie wiosennym, na przykład w tym roku w ogóle nie rozmnażały się żaby moczarowe czy żaby trawne, no i tutaj już widzimy te takie małe zmiany, więc to nie jest łatwo to łączyć wszystko ze sobą. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, pierwszy mój pomysł na pytanie do was był taki, czy nie jest tak, że może zacznijmy od realiów obecnej sytuacji. Jadąc tu w radio usłyszałem, co wcześniej przeczytałem dzisiaj w Guardianie, że 2020 rok był najcieplejszym rokiem w Europie, był jednym z dwóch najcieplejszych w skali światowej, co tylko dokłada kolejną cegiełkę do tych wciąż pojawiających się newsów, które przebijają poprzedni poziom i pokazują, jak szybko zachodzą zmiany w biosferze. Ja ze swojej działki oczywiście mógłbym jako biolog dorzucić bardzo dużo. Ja się nie przedstawiłem, więc tylko krótko powiem, że ja się zajmuję ekologią mokradeł, co gdzieś tam wplotłem w wypowiedzi i staram się
od tych mokradeł doszedłem do zajmowania się klimatem i trudno mi powiedzieć popularyzacją wiedzy o kryzysie klimatycznym, bo to nie powinna być wiedza popularna. Jakoś mi to słowo nie pasuje, ale nie wiem, nie znam lepszego. W każdym razie staram się o tym mówić przy różnych okazjach. Więc z tej mojej działki, no to można mówić o niedawnych raportach, które pokazują, że milion gatunków w skali planety jest zagrożonych wyginięciem, ale też o wezwaniach do działania, które są trochę jak z bajki. O tym, że IPCC, Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatu, mówi, że musimy na wielką skalę zacząć zalesiać tą planetę, że naukowcy w Science publikują, że policzyli, że jest miliard hektarów w skali świata dostępnych do zalesienia i jeśli zalesimy go, posadzimy wszędzie, gdzie się da drzewa, to ściągniemy z atmosfery tyle węgla, ile emitujemy przez 5 lat, co wydaje się śmieszne. Tak? Cały świat zalesiamy wszystko, co dostępne i ściągamy tylko pięcioletnie emisje. Ale z drugiej strony, ja mam wrażenie, że wszyscy jak słyszymy to wkładamy te opowieści trochę między bajki. No bo w jaki sposób? Wszędzie sadzić lasy, wszędzie, gdzie to możliwe? Ja chcę was spytać i zacznę chyba od Julii i Filipa. O to, czy my potrafimy jako ludzie słuchać takich historii katastroficznych, czy też raczej potrzebni nam jesteście wy, twórcy literatury pięknej, żeby nam ten przekaz tłumaczyć na bardziej przyswajalny. Bo przecież wiedza o zmianach klimatu i o katastrofie ekologicznej jest z nami od kilkudziesięciu lat. I my o tym niby wiemy, ale jakoś to do nas głębiej nie dociera. A może z drugiej strony, jeśli to będzie niosła ze sobą literatura piękna, to też do nas nie dotrze, bo uznamy, że to jest fikcja. Julia, może ty zacznij. Bardzo dużo wątków poruszyłaś w tej swojej wypowiedzi i nie jest łatwo od razu na wszystkie te kwestie odpowiedzieć, bo w tym, o czym mówisz, jest tak. Po pierwsze jest wątek do takiego ogólnego odklejenia od rzeczywistości, z którym się w sporej mierze zmagamy, zwłaszcza jeżeli chodzi o katastrofę klimatyczną, tak? Bo tutaj na pewno daje się zaobserwować coś takiego, że podczas kiedy takich aktywnych denialistów, tak, czyli ludzi, którzy jakby będą gotowi zaprzeczać faktom o zmianie klimatu, takich ludzi nie ma zbyt wielu, tak? To nie jest bardzo liczna grupa takich ludzi, którzy rzeczywiście będą mówić, nie, to się nie dzieje, ja w to nie wierzę. Jakby ogromna rzesza ludzi, większość ludzi uznaje te doniesienia naukowe za obowiązującą prawdę, tak? Ale przy akceptowaniu tego, co mówi nauka, jednocześnie dzieje się coś takiego, że na jakimś innym, że ta wiedza nie przekłada się na poczucie odpowiedzialności, na poczucie sprawczości, na zaangażowanie. Ta wiedza w jakiś sposób nie dociera być może odpowiednio głęboko, na odpowiednio głęboki poziom emocji, czy na odpowiednio głęboki poziom wyobraźni, żeby mogła rzeczywiście w nas zadziałać, tak? Żeby stała się taką wiedzą ucieleśnioną, która ma jakieś materialne rezultaty. Jakby to w teorii wiemy, a w praktyce zachowujemy się tak, jakbyśmy nie wiedzieli. Ja mówię, wiemy, zachowujemy się, to są zawsze te problematyczne, wielkie kwantyfikatory, kiedy mówi się my, ludzie, ludzkość, to jest może temat na inne pytanie, tak, czy w ogóle jest coś takiego jak ludzkość, jedna ludzkość, która działa w taki sam sposób. Czyli z jednej strony to, co powiedziałeś, dotyczy tej kwestii jakiegoś takiego emocjonalnego wyparcia tej wiedzy. Możemy się zastanowić, dlaczego tak jest, że duża grupa ludzi przynajmniej na poziomie emocjonalnym wypiera te fakty. A druga kwestia, którą poruszyłeś, to jest kwestia jakiejś takiej współpracy, sojuszu, relacji pomiędzy naukami ścisłymi, czyli tą bazą naszą, która po prostu
w sposób najlepszy, jaki mamy, opisuje nam fizyczną, chemiczną rzeczywistość, a humanistyką, która zajmuje się opowiadaniem historii, która zajmuje się opowiadaniem sensów, która zajmuje się interpretowaniem, która zajmuje się nadawaniem znaczenia, tak? I z naszej perspektywy wydaje się, że jest jakaś pilna praca do zrobienia na styku obu tych dziedzin, tak? Na styku obu tych rodzajów wiedzy, to znaczy na styku takiej czystej, surowej wiedzy naukowej, która po prostu opisuje pewne procesy, i humanistyki, która pozwala nam jakoś zintegrować tę wiedzę z naszą ludzką potrzebą właśnie opowieści, z ludzką potrzebą usensownienia własnego życia, z ludzką potrzebą tego, żeby rzeczy miały znaczenie, żeby z taką ludzką właściwością do pojmowania świata na sposób zmetaforyzowany i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj właśnie na tym styku otwiera się cała ta przestrzeń ekopoetyki, o której, no nie wiem, jak będziemy mieli czas, to może w którymś momencie porozmawiamy. Czy ja mogę krótki cytat z ciebie przeczytać? To jest ja przeczytam. Każdy śnił swój sen, nazywa się dzieło. Ja sobie to wynotowałem. Odkąd przestaliśmy kontaktować się z przyrodą, bo umierała niemal tak szybko jak nasze możliwości doświadczenia czegokolwiek, co nie wyświetlało się na ekranie, bez przerwy o niej gadaliśmy. Bez przerwy do niej wracaliśmy, a im bardziej wracaliśmy, tym bardziej ona się wycofywała. Aż ktoś gdzieś napisał, że jedyne, na czym można w końcu polegać, to rozkład. Dzikie życie, piękne gnicie, nowe pole sztuki. A więc pleśń na portretach ojców tej cywilizacji, rozpad starych płócien, układów scalonych i kości. Ten rozkład to też jest w różnych miejscach. Jest na przykład twój wiersz, który ma tytuł Kompost i pokazuje, że ten cały świat jest trochę takim kompostem. Ale ja chciałem nawiązać do tego początku. Odkąd przestaliśmy się kontaktować z przyrodą, gadaliśmy o niej bez przerwy. Czy myślisz, że to właśnie się dzieje? Że ten taki boom na powrót do przyrody, wśród mieszczuchów zwłaszcza, odzwierciedla to, że my tego kontaktu nie mamy? To może w takim razie jej nie rozumiemy? Znaczy, no nie rozumiemy przede wszystkim tego, że jesteśmy częścią przyrody, tak? No bo cała ta gadka o wracaniu, gdzieś dokąd my mamy wracać, tak? Znaczy, tu jest w tym pomyśle, żeby gdzieś wracać, jest kilka błędów. Znaczy, po pierwsze ten pomysł bazuje na jakiejś nostalgii, która wyobraża sobie jakąś po prostu, jakąś piękną, harmonijną przeszłość, tak? Jakiś utracony raj, jakiś moment, jakiś taki złoty wiek. I ludzie, to jest bardzo interesujące, że kiedy się przyglądasz tekstom literackim, nie ma takiego momentu w historii ludzkości, kiedy ludzie nie wyobrażali sobie tego już utraconego złotego wieku. Tak było zawsze. To znaczy mamy coś takiego w strukturze naszej psychologicznej, że zawsze sobie wyobrażamy ten utracony raj. Z mojego punktu widzenia myślenie o pozaludzkiej przyrodzie, czy o więcej niż ludzkiej przyrodzie w kategoriach utraconego raju, który będziemy chcieli odzyskiwać, jest kompletnie bezproduktywne, jest zupełnie bezproduktywne. Czy to jest dla mnie fantazja, która nie przekłada się na adekwatne ekologiczne działania. To jest fantazja, którą bardzo łatwo eksploatuje kapitalizm, który chętnie się podłącza pod rozmaite nostalgie i sentymentalizmy, i który z tej natury tak zwanej czyni jeszcze jeden bardzo ekskluzywny towar, tak? I jakby rzeczywiście im mniej tak naprawdę współdziałamy z pozaludzką przyrodą, im mniej tak naprawdę jakoś współpracujemy z procesami podtrzymującymi życie na Ziemi, tym łatwiej jest fetyszyzować tak zwaną naturę, a fetyszyzacja i utowarowienie no to są dwie strony tak naprawdę tego samego procesu, tak? Więc w tym sensie rzeczywiście tak mi się wydaje, że taki boom na to, bądź eko i wróć do natury, i który jest wszędzie właśnie i w popkulturze, i w reklamie, prawda? On jest dla mnie rzeczywiście prostą konsekwencją tego, jak słabo rozumiemy swoje własne zakorzenienie w
w naturze po prostu, swoje własne zakorzenienie w materialności Ziemi. No jesteśmy absolutnie częścią materialności tej planety, jesteśmy w 100% uzależnieni od fizyki, od chemii, od grawitacji, tak, i od tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, chociaż oczywiście lubimy sobie wyobrażać, że potrafimy się wyemancypować jakoś od tak zwanych praw natury. No i z jednej strony mamy tę emancypację, z drugiej strony tęsknotę właśnie i ta tęsknota czasem przybiera takie naiwne formy, których ja akurat nie jestem zwolenniczką, tych nostalgicznych powrotów do raju. To trochę zrozumiałem z tej twojej książki, że ten, zwłaszcza w ostatniej części, gdzie prowadzisz wywiady, gdzie zamieściłaś wywiady z różnymi krytykami poezji, z pisarzami, rozmawiasz o ekopoetyce, no to właśnie oni pokazują ten taki pewien kontrast pomiędzy takim mistycyzowaniem przyrody, a tym, że przecież przyroda to jest efekt termodynamiki, działań ekosystemu, nieprzewidywalny i ja zauważam, tak, widać to w twoich wierszach, że starasz się pokazać pewien podziw, dlatego że coś jest niekoniecznie przewidywalne i niekoniecznie celowe. Ale może to jest moja interpretacja. Tak je rozumiem. Wspaniała interpretacja. Ja chciałbym przejść do tematu szkoły ekopoetyki i zapytać o nią Filipa. Powiedz Filipie bardzo krótko o idei. Dlaczego założyliście tą szkołę ekopoetyki? Po co ona jest nam potrzebna? I czy to moje hasło to nie jest bajka, to ma coś na rzeczy? Czy chodzi o to, żebyście nam przetłumaczyli to wy, pisarze, twórcy kultury? No tu znowu 1000 wątków. Wiesz co, bo to jest tak, że jak powiedziałeś, zadałeś to takie pierwsze pytanie dotyczące tego, na ile my jesteśmy gotowi słuchać i internalizować tę wiedzę o katastrofie i tych opowieści katastroficznych jakoś się tak szczerze w nie wsłuchać i się nimi przejąć, no to ja mam wrażenie, że i z tego wynika, z tego wrażenia, wtedy jeszcze nieuświadomionego, a dzisiaj już coraz bardziej, bo jesteśmy w szkole po wielu rozmowach i spotkaniach, że my jakoś przywykliśmy do tego rozmawiania katastroficznego, a nie przywykliśmy do rozmawiania o alternatywie dla tej katastrofy. I to trochę wynika też z tego, że nas popkultura przyzwyczaiła do tego, żeby sobie opowiadać różne katastrofy i one niestety się zwykle kończą happy endem w tej popkulturze. Jeden z naszych wykładowców, Rafał Żak, opowiada zawsze taką historię o Brusie Willisie, którego gotowi jesteśmy poświęcić, gdy leci na tą asteroidę, czy co to tam leci w kierunku Ziemi. No ale to jest ta maksymalna cena, jaką jesteśmy w stanie zapłacić, czyli jeden Bruce Willis. Da się bez niego żyć, cokolwiek by o nim nie mówić. Natomiast już trochę te wyższe koszty, które się łączą z takim bardziej uspołecznionym zaangażowaniem w rozwiązywanie problemów, no to już nie do końca jesteśmy. I zaraz oczywiście odpowiem na twoje pytanie o szkołę, natomiast ja mam też taką myśl i z tego się też szkoła wzięła, że z jednej strony czasami sobie myślę, że jest pozamiatane i wpadam w jakieś pesymistyczne nuty i czasami to jakby też pandemia potęguje te odczucia, bo jeżeli myślę, że każdy z nas, jak tu siedzimy, jak Państwo siedzicie przed ekranami, przeżył w czasie tej pandemii taki moment, w którym pomyślał sobie, kurde, siedzę już 4 miesiące w domu, wyjdę i się spotkam z ludźmi, nie? Jakby już tyle odsiedziałem, że mi wolno. I to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Znaczy fakt, że odsiedzieliśmy 4 miesiące, nie sprawia, że jesteśmy bardziej odporni na wirusa w spotkaniu z kimś w kawiarni, nie? Ale każdy z nas przeżył ten moment, w którym sobie tak pomyślał, że już odsiedział tyle, że mu wolno raz zaryzykować, nie? Co jakby z rzeczywistością nie ma żadnego związku. Znaczy jedno z drugim nie ma związku, ale to się dzieje, a jakby w tej skali takiej szerszej dzieje się oczywiście tak radykalnie, że mamy tyle przypadków, ile mamy. No i jak sobie myślę, że w takim dosyć prostym problemie, jakim jest pandemia, mamy jeden czynnik, który wiemy, jak wyeliminować albo ograniczyć, wiemy, że on się w czasie jakoś skończy, nie? Jakby już jest ta szczepionka, a mimo to jakby nie przyswajamy tych wszystkich faktów i działamy wbrew logice i rozsądkowi,
to co dopiero mówić o sytuacji, w której tych czynników mamy tak dużo, jak w przypadku katastrofy planetarnej. Ich rozwiązanie jest jeszcze niepewne i nie wiemy, jak niektóre z nich rozwiązać. Wiemy, co mamy zrobić, ale to wymaga jakiegoś gigantycznego wysiłku. No i co? No, jakby, no jeżeli przyłożymy do tego pandemię jakby tą prostotę rozwiązania problemu pandemii, nie umniejszając absolutnie skali tragedii, jaka się dzieje, no to trochę jesteśmy w ciemnym zakątku świata. Ale z drugiej strony myślę sobie, że dla mnie momentem przełomowym i dla zaangażowania się tymi tematami to był raport IPCC. Wcześniej tą wiedzę miałem, ale ona była nie taka nieucieleśniona, jak to Julia mówi. To znaczy taka, jaką miałem na temat różnych innych strasznych rzeczy, które dzieją się na świecie, ale z ich powodu nie miałem problemu ze snem, mówiąc okrutnie. I myślę, że dla wielu osób ten raport był takim momentem, w którym ucieleśnili tą wiedzę. No i stąd się wzięła szkoła, ale od tamtego czasu strasznie dużo się wydarzyło. Znaczy, jak pomyśleć, ja rozmawiałem, mam paru przyjaciół w Greenpeace'ie i jak rozmawiałem o tym, co oni uważali za nierealne do wypowiedzenia w 2018, a co dzisiaj już jest właściwie osią debaty klimatycznej, to jest jakiś gigantyczny postęp. Oni się bali to wtedy mówić na szczycie, na kopie w Katowicach, a dzisiaj mówią to ludzie, którzy no nie są aż tak radykalni w wypowiedziach jak oni. Więc bardzo dużo się zmieniło. A skąd się wzięła szkoła? No szkoła się wzięła właśnie z tej odpowiedzi na to twoje pytanie, czy jesteśmy przygotowi słuchać tych katastrofalnych odpowiedzi i z tego, że ich tak, ale alternatyw nie. Bo ja sobie pomyślałem, że jak ja się mogę zaangażować, ja oczywiście mogę się zaangażować na różnych polach, natomiast tam, gdzie ja mogę podejrzewać, że mam jakąś sprawczość, jakiś wpływ na rzeczywistość, to jest ta dziedzina, na której się znam, czyli pisanie. I że tutaj akurat to pisanie ma bardzo wiele do zrobienia, bo ono musi wytworzyć tą nową wyobraźnię, tą nową formę opowieści, ten nowy sposób komunikowania się. I tu w ogóle nie chodzi o to, jak opowiadać sam problem katastrofy jako takiej. Bo my uważamy w szkole, i to jest takie nasze trochę credo, że my sobie nie tłumaczymy, my nie zaprosiliśmy, no zaprosiliśmy Marcina Popkiewicza, ale nie w celu tego, żeby nas przekonał, że katastrofa klimatyczna się dzieje. I nie zaprosimy Szymona Malinowskiego, żeby nam o tym opowiedział, jak bardzo się ogrzewa. Bo to jakby my traktujemy tak grawitację po prostu. To się dzieje i tyle. My musimy opowiadać to, co zrobić, żeby się nie działo tak bardzo. I to jest wyzwanie. I tutaj ta literatura ma niezwykle szerokie pole do zadziałania i my naprawdę traktujemy, i to nie jest takie czcze gadanie, które my sobie tu uprawiamy na potrzeby różnego rodzaju spotkań czy jakiegoś marketingu tej szkoły, tylko my naprawdę traktujemy tą działalność literacką jako działalność pierwszofrontową, bo w języku się rodzą idee i pomysły i wizje świata. My się tym językiem zajmujemy zawodowo i też nie zakładamy oczywiście, nie jesteśmy na tyle naiwni, że ktoś napisze niezwykle przejmującą książkę, wszyscy ją przeczytają i przejmą się tym, żeby budować nowy, bardziej sprawiedliwy świat. Bo każdy z nas pisze książki i wie, w jakich nakładach one się sprzedają i zna badania Biblioteki Narodowej. Ale dopóki coś nie zostanie wypowiedziane w literaturze, to nie zostanie też wypowiedziane na ulicy. I trochę później, ale to się i tak wydarzy. Dlatego my traktujemy tak bardzo poważnie. I ja sobie, jak zacząłem myśleć, co ja mogę robić, to pomyślałem, że zaproszę kogoś mądrzejszego ode mnie w tym aspekcie. I to była Julia, która zajmuje się tym od lat, napisała o tym książki i jest tym ekspertką. I że zaprosimy do szkoły ludzi, którzy będą naszymi lobbystami w dyskursie klimatycznym. To znaczy, że oni się nauczą z nami, czy nauczymy się wspólnie preparować te nowe opowieści i później natychmiast oni będą w miejscach, w których te opowieści mogą implementować i że w ten sposób będziemy zmieniać język, dyskusję. I mówiąc w najprostszy sposób, ta zmiana może przebiegać na wielu frontach i polach. Ja lobbuję cały czas u różnych znajomych w różnych redakcjach, żeby na przykład zaczęli prognozę pogody przedstawiać w taki sposób, że mówią, że mamy dla Państwa dobre wieści, przez następne 5 dni będzie padał deszcz. Bo jesteśmy dzisiaj, jak wszyscy wiemy, w takim momencie, w którym to jest dobra wiadomość.
Ale ona się też może manifestować na o wiele bardziej złożonych komunikatach, nad którymi też w szkole pracujemy. Bardzo dziękuję. Wychodzi z tego, co powiedziałeś, że my jesteśmy przygotowani na katastrofę, na ten message o końcu świata, a nie jesteśmy przygotowani na message, że mamy zmienić tryb życia. Ja tak to zrozumiałem. Zresztą tak też przeczytałem, gdzieś napisałeś, taki fragment wynotowałem. Zaczęliśmy się nawzajem zarzucać komunikatami i żeby je usłyszeć, musieliśmy je nieco podkręcać. Fatalna wiadomość zaczęła zastępować bardzo złą wiadomość, która kiedyś już zastąpiła taką po prostu złą. I tak doszliśmy do wiadomości o końcu świata, bo co może być mocniejszego od nich. No bo to też jest pewna bajka, baśń, mit apokalipsy, który towarzyszy kulturze pewnie od zarania dziejów, więc kryzys klimatyczny i degradacja środowiska nam się w tą narrację apokaliptyczną wpisuje. Ale to czy to jest tak, że my wyczekujemy apokalipsy i nie chce nam się zmieniać trybu życia, że... To nas nie motywuje? Ta informacja, że doprowadzamy przyrodę i cywilizację do końca, nie motywuje nas do działania? Po pierwsze, ta apokalipsa jest niezwykle antropocentryczna, to znaczy ona mówi, że skończy się świat, a to nieprawda, bo skończy się tylko niewielka część tego świata, a reszta się w swoim długim trwaniu wyreguluje i tyle. To po pierwsze. Po drugie, ta apokalipsa jest w gruncie rzeczy zwalniająca nas z działania. No nie? No jak sobie opowiemy apokalipsę, a w dodatku jeszcze ją zakcelerujemy, no bo jeżeli spojrzymy na to, jak działają media, jak one podbijają komunikat, jak muszą rywalizować o uwagę odbiorców coraz większą siłą komunikatów, no to jak ktoś powie, że będzie apokalipsa, to ktoś musi powiedzieć, że będzie straszna apokalipsa, a ktoś trzeci musi powiedzieć, że będzie taka apokalipsa, że będziemy się zjadać nawzajem. No i jakby na ile to jest konstruktywne? No to w ogóle nie jest konstruktywne. Jakby to do niczego absolutnie nie prowadzi. I w tym sensie jest nieinteresujące też z takiego intelektualnego punktu widzenia. Więc o wiele ciekawsze i twórcze jest myślenie. Gdzieś mnie kiedyś zaproszono na takie spotkanie Koniec świata i co dalej. I bardzo mi się podobał ten tytuł tego spotkania, bo to jest dokładnie o tym, trochę gra o tym, jak sobie to opowiadamy, ale też wyjście poza tą grę i powiedzenie, że zawsze będzie coś dalej i fajnie by było w tym dalej uczestniczyć. Więc Julia ułożyła taki program szkoły, w którym chyba na drugim zjeździe dekonstruujemy sobie bardzo fundamentalnie mit apokalipsy i właściwie później po tym zjeździe, a jesteśmy już po nim, nikt nie używa takich sformułowań. One same wchodzą do takiego indeksu słów zakazanych, czy unikanych, czy źle widzianych. I to jest bardzo uwalniające, bo pozwala nam myśleć o innych rzeczach, a z drugiej strony już w takiej skali mezo, powiedzmy, to jest też ta myśl, o której Sławoj Žižek najefektowniej wyraził, to znaczy, że o wiele łatwiej jest nam wyobrazić sobie koniec świata niż koniec kapitalizmu. I to też jest jakoś ciekawe, mimo że to nie jest tak, że my mamy jakąś wykładnię dotyczącą, nie wiem, systemu ekonomicznego, tylko staramy się spoglądać poza takie utarte ścieżki myślenia, bo tego wymaga dzisiaj od nas wyobrażanie sobie świata, który sobie jakoś zaczyna radzić z katastrofą planetarną. Przejdę do Oli, bo jak mówiłeś o tym, że prognozy pogody powinno się zaczynać, jeżeli ma padać deszcz, to anonsując dobrą informację, to pomyślałem o Oli i o książce o wodzie. Jakie ty masz sposoby na komunikację wiedzy o kryzysie klimatycznym i o katastrofie? W jaki sposób, jakie sposoby do ludzi docierają, a na jakie się zamykamy i nie pozwalamy? No bo bardzo dużo prowadzisz szkoleń, wykładów popularyzatorskich, bardziej lub mniej naukowych. Czy masz jakiś patent? No przede wszystkim moim celem nie jest przekonywanie ludzi, że jest katastrofa i
oddziaływanie na ich emocje, bo ja widzę swoją misję w tłumaczeniu ludziom tego, jak zachodzą jakieś procesy, jak funkcjonują różne mechanizmy, co jest przyczyną, co jest skutkiem i w związku z tym, jak można przeciwdziałać jakimś zjawiskom, które uznajemy za negatywne czy niebezpieczne, takie jak na przykład zmiana klimatu. Więc moim celem jest zwykle wytłumaczenie tego, jak coś działa, na czym polega, i tutaj wkłaniają się takie tradycyjne metody, jak częste powtarzanie, więc ja często powtarzam te same informacje i coraz, to jest bardzo skuteczne, bo też dociera później do mnie z coraz większej, prawda, coraz wiele stron, te same właśnie powracają do mnie te informacje, tak? Słyszę, że jeżeli się coś powtarza, to ludzie zaczynają to przyjmować i akceptować, sami umieją to powtórzyć, jakieś na przykład, jeżeli mamy wykład dla studentów i na drugim wykładzie, albo nawet na każdym przypominamy, że gdyby ścisnąć całą atmosferę do takiej gęstości, jaką ma woda, to byłoby tylko 10 metrów grubości, a ocean ma, pokrywa prawie całą Ziemię, 70%, i ma głębokość między 3 a 4 kilometry. W związku z tym jest dużo więcej oceanu niż atmosfery i to dla, nagrzewanie oceanu przede wszystkim nas niepokoi. I jak ja to powtórzę 10 do 15 razy w ciągu semestru, to później jak zapytam, co zapamiętałeś z wykładu, to mogę właśnie usłyszeć te informacje. I dla mnie to jest satysfakcjonujące, bo moim celem było przekazanie tej informacji. Jeżeli tych 20 słuchaczy, czy nie wiem ilu macie szkoły ekopoetyki, zacznie powtarzać na przykład to w najróżniejszych swoich wierszach, książkach i reportażach, to do nas dotrze. No jakikolwiek przekaz wybierzecie, na przykład taki, że nie chcemy czekać na katastrofę, tylko chcemy jej zapobiec, no myślę, że no jest to bardzo takie prymitywne, proste, coś, o czym wszyscy wiedzą, ale jednak to jest skuteczne. Inna metoda na przykład to jest takie zaciekawianie, czyli zawsze jeżeli umieścimy w swoim jakimś wykładzie, przekazie coś takiego, co ludzi zaintryguje, o czym nie słyszeli, albo może słyszeli w podstawówce, ale już dawno zapomnieli i teraz nagle odkrywają na nowo, jakie to jest zaskakujące, to również jest coś, co ludzie zapamiętują i później dysponują taką wiedzą. Tak? Jeżeli na przykład powiemy ludziom, że ludzkość w ciągu roku emituje ponad 100 razy więcej dwutlenku węgla niż wulkany, to jest taka chwytliwa informacja, która jest zaskakująca, jeżeli się o tym nie słyszało, i która jakby zostaje w pamięci i daje nam pewien obraz skali. W minionym roku premierę miał taki film dokumentalny, Można panikować, który opowiadał o profesorze Szymonie Malinowskim, w którym on dzielił się właśnie swoimi wspomnieniami, swoimi przemyśleniami, swoją pracą. I umieścił tam takie jedno, pojawiło się tam takie jedno zdanie na marginesie zupełnie, o tym, że zmieniliśmy chmury, które są nad nami, że chmury są teraz inne niż kilkadziesiąt lat temu. I proszę sobie wyobrazić, że to jedno zdanie zapamiętało naprawdę wiele osób i teraz naprawdę w co drugim wywiadzie, na co drugim spotkaniu redaktorzy nauki o klimacie są pytani, co to znaczy, że zmieniliśmy chmury, jak to się stało, o co to chodzi, w jaki sposób one są inne. Więc znowu była to jakaś taka zaskakująca informacja, która utkwiła ludziom w głowie, skłoniła ich do przemyśleń. Jakoś tak nie była związana z tym, o czym dotychczas słyszeli. Więc z takich właśnie dwóch patentów na przekazywanie informacji, na docieranie do ludzi, to myślę, że te takie tradycyjne powtarzanie i zaskakiwanie są naprawdę zaskakująco skuteczne. Krótkie pytania. Skomentuj proszę to, co Julia powiedziała, że z czego wynikało, że prawdziwych denialistów to już prawie nie ma. Czy naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat zdołaliśmy się ich pozbyć, że spotykasz ich coraz mniej? Zdecydowanie jest ich coraz mniej. Przede wszystkim widać, że jest ich coraz mniej w mediach. Bardzo duża zmiana się dokonała, jeśli chodzi o świadomość tutaj dziennikarzy, redaktorów. Oni już wiedzą, że takich egzotycznych gości nie trzeba wcale zapraszać, a jeżeli już wypowiadają jakieś informacje niezgodne ze stanem naukowym, ze stanem wiedzy naukowej, to naprawdę można im po prostu zaprzeczyć, można ich powstrzymać i
no, zasygnalizować, że już teraz nie zaprzeczamy nauce i nie o to chodzi, żeby tutaj wypowiadać jakieś bzdury, tylko konstruktywnie dyskutować. Więc mam wrażenie, że zdecydowanie takich osób jest coraz mniej. Te komunikaty się zmieniają właśnie raczej na takie, że a, właśnie, to o czym była mowa, będzie już katastrofa, już nic nie poradzimy. To jest taka nowa forma. To jest wymieniane jako taki problemu, najbardziej zaawansowany stopień denializmu. Jak już nie można zaprzeczyć, to przynajmniej można powiedzieć. To przynajmniej machnijmy na to ręką i powiedzmy, że nie warto już nic robić. A oczywiście warto działać, ponieważ liczy się każde pół stopnia, liczy się każdy rok, liczy się każdy wybór, jak mówią autorzy raportu IPCC, o którym wspominał Filip. I możemy cały czas ograniczyć zmianę klimatu, ograniczyć tę katastrofę, ograniczyć grożące nam zagrożenia, klęski i tak dalej. Więc ja zwykle mówię o tym, że już Filip, cię dopuszczam, że to nie jest tak, że my na katastrofę czekamy. Ona trwa, ale my możemy zmniejszyć wciąż, na każdym etapie możemy zmniejszyć jej rozmiar. Filipie. Tak, ja tylko dodam a propos tych denialistów, bo ich jest rzeczywiście coraz mniej, oni są głośniej i to jest kłopotliwe. Natomiast jest taki fajny raport Ziemianie atakują, robiony przez Kantara i lata 20, z którymi jesteśmy zresztą zaprzyjaźnieni jako szkoła. I ten raport jest o tyle ciekawy, że on tam kategoryzuje Polaków, on bada, co Polacy wiedzą, a co myślą, że wiedzą na temat katastrofy klimatycznej i w ogóle zagrożeń ekologicznych. I on jest ciekawy pod wieloma względami, ale jest ciekawy też ze względu na tych denialistów, dlatego że on pokazuje, że ich jest rzeczywiście już tam 20% powiedzmy, ale to, co jest jeszcze ciekawsze, to to, że jako że Kantar i lata 20 zajmowały się i zajmują głównie badaniami rynkowymi i temu, jakie środki komunikacji przeciębrać w kierunku konkretnych grup docelowych, które mają kupić jakiś produkt, no bo tym się zajmują badania rynkowe, no to tym produktem jest tutaj katastrofa klimatyczna, znaczy jak przekonywać ludzi do tego, że ona się dzieje i żeby się przejęli. No i taka rekomendacja z tego raportu wynika taka, że wysiłek, jaki trzeba włożyć, żeby przekonać denialistów, jest nieopłacalny względem tego, jak bardzo się go przekona, więc trzeba sobie ich po prostu odpuścić. I to jest taka mądrość, którą my też praktykujemy, to znaczy oni są, ich jest trochę, ale oni nie są kluczowi w tym wszystkim, bo wiele większa grupa jest ludzi, którzy przyjęli wiedzę, że to się dzieje, ale kompletnie nie wiedzą, co z tą wiedzą zrobić. Ja mam wrażenie, że oni odpuszczeni zaczynają powoli wymiękać, bo oni są denialistami, dopóki się ktoś nimi interesuje. Tak, bo na tym polega też energia troli, że ich napędza to, że się ktoś z nimi kłóci, więc... ale to jest bardzo pożyteczna rekomendacja. Po prostu denialistami nie ma sensu się zajmować, bo energia wkładana w to, żeby ich przekonać, w ogóle się nie zwróci, a my nie mamy czasu na marnowanie energii. A czy sądzisz, jak już jesteś, Filipie, przy głosie, że strona Nauka o klimacie miała ważny wkład w to, że jest lepiej? Czy dla ciebie jest to ważne źródło? Wiesz co, znaczy dla mnie jako dziennikarza jest to ważne źródło, bo to jest takie dla mnie źródło, którym szybko sobie weryfikuję to, co wydaje mi się jakoś istotne dla mojego tekstu na przykład. Nie? No jeżeli ja piszę o klimacie i o tym, że katastrofa klimatyczna na przykład dzieje się już w Polsce dzisiaj, bo to jest też taki fetysz, że ona się zadzieje w przyszłości i się dzieje tam gdzieś, gdzie te lodowce są, no to dla mnie Nauka o klimacie jest takim miejscem referencyjnym. Nie? Ja znajduję jakąś informację i na przykład od razu mogę sobie to sprawdzić. Jak pisałem o miastach, korzystałem z danych czy z takich różnych przewidywań, które między innymi Ministerstwo Środowiska generowało z siebie i na przykład na Nauce o klimacie jest taki wspaniały artykuł, który rozprawia się z tym, jak Ministerstwo Środowiska tam się w różnych sytuacjach troszeczkę rozminęło z rzeczywistością i jak interpretować to, co zostało tam napisane. Więc na przykład dla mnie to jest bardzo cenne miejsce, ale z perspektywy osoby przejętej powiem tak, żeby nikomu nie było przykro, nie, bo ja nie muszę się dowiadywać o tym, znaczy ja nie muszę się dowiadywać, nie muszę ciągle czytać o tym, na czym polega grawitacja, żeby wiedzieć, że stoję na Ziemi, nie? W sensie i ja traktuję to, co się dzieje jako rzeczywistość, jako coś, co po prostu jest wokół mnie, w związku z czym dla mnie z perspektywy takiej osoby, uczestnika świata i kogoś, kto, nie wiem, jest rodzicem na przykład, no to nie, bo no ale ja mam tu podwójną rolę. Nie? Ja po prostu traktuję, że to się dzieje. To jest też tak, że... przepraszam, bo ja strasznie dużo mówię, ale już kończę. To jest też tak, że ja mam
takie głębokie zaufanie do nauki. I ja bardzo wielu rzeczy, ja jestem, jak mówiłem, archeologiem, dziennikarzem, w związku z czym ja bardzo wielu rzeczy, o których mówi fizyka czy inne nauki, ja ich nie rozumiem, bo nie mam bazy do tego. I oczywiście ludzie tacy jak Marcin Popkiewicz, czy Ola Kardaś, czy inni, jakby wkładają wiele wysiłków w to, żeby uprzystępnić mi tą wiedzę. Natomiast ja trochę tego nie potrzebuję, bo ja wiem, że za nimi stoi autorytet nauki, więc jeżeli tacy ludzie mi mówią, że coś się dzieje, to się po prostu dzieje i tyle. Tak jak nie mam zielonego pojęcia, jak działa, nie wiem, szczepionka na COVID, ale to nie znaczy, że jakby stojący za nią autorytet nauki mi on wystarcza i tyle, po prostu. Więc szapobarze udaje wam się w nauce o klimacie, w tym zespole, wykazać, że to jest mocna nauka poprzez system recenzji, poprzez poziom tych wszystkich tekstów i tak dalej, bo przecież dla przeciętnego użytkownika internetu odróżnienie nauki od pseudonauki nie zawsze musi być łatwe. Właśnie, bo ja, sorry, ostatnie zdanie, bo mi się wydaje, że kluczowe jest nie tłumaczenie sobie, na czym polega katastrofa klimatyczna, tylko na czym polega nauka, czym jest nauka, nie? Że jak jeden profesor coś powie, to jeszcze nie jest nauka, bo jeszcze inni muszą powiedzieć, a wiemy, jak to działa. To nie jest bajka. No właśnie. Nauka to nie jest bajka, ale z drugiej strony sama nauka nie wystarczy, bo nauka jest odtąd dotąd. My wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie zmierzyć, a hasło waszej szkoły ekopoetyki zapożyczone, to jest cytat skądś, nie pamiętam, kryzys klimatyczny to kryzys wyobraźni, pokazuje, że nauka nie wystarczy. Ale wracając, w każdym razie ja chciałem bardzo podziękować, Olu, na twoje ręce całemu zespołowi nauki o klimacie za to, że jesteście i myślę, że nie będę wszystkich pytał, czy korzystaliście z tego źródła, ale jestem pewny, że tak. I dla mnie to też było bardzo, jest w dalszym ciągu bardzo ważne źródło. Ale zmieniają się nie tylko chmury. Zmienia się cały świat. Zmieniliśmy ekosystemy lądowe i wodne. Jest, przeglądając dzisiaj wiersze Julii Fiedorczuk, znalazłem najkrótszy chyba twój wiersz i ja go teraz przeczytam. Chociaż to nie jest tak głęboki jak większość innych twoich wierszy, ale chcę nim przejść do kolejnego dyskutanta. Nazywa się Płynie Wisła Płynie. Po polskiej krainie, jeśli coś w niej żyje, to niedługo zginie. Ja niniejszym chcę przejść do twoich, Jarku, badań stanu rzek w aglomeracji łódzkiej. Niekoniecznie Wisła, ale wykazałeś poprzez badania, które zrobiłeś jako uczeń, że wszystkie rzeki są w znaczącym stopniu skażone mikroplastikiem. Opowiedz nam chwilę o tym, bo to jest, podejrzewam, dla większości osób było zaskoczeniem, że ta katastrofa, ten plastik, który jest gdzieś, wydawało się, że jest gdzieś w oceanach daleko, to jego jest mnóstwo w wodach, które mamy za oknem, tak? No mikroplastik jest, co wykazały te moje badania, bardzo, bardzo blisko nas, dlatego że on w zasadzie otacza nas wszędzie i przede wszystkim znajduje się w powietrzu, co wykazały już i zespoły naukowe z Krakowa i z choćby Paryża. I to właśnie ten wektor powoduje, że w zasadzie mikroplastik znajdziemy, no mogę już pozwolić sobie na takie stwierdzenie, myślę, że w większości w ogóle cieków, które w ogóle znajdują się na terenie Polski. Ja przeprowadziłem badania, ja pochodzę z Łodzi, na terenie aglomeracji łódzkiej i badałem i zarówno te takie cieki, które są bardzo silnie przekształcone, bo nie wszyscy mają świadomość, ale Łódź nie posiada jednej dużej rzeki, ale posiada wiele takich mniejszych cieków. I to właśnie było takie świetne miejsce, żeby zobaczyć, jak w takich małych, silnie przekształconych przez człowieka ciekach ten mikroplastik jest obecny. I okazało się, że on był dosłownie wszędzie, ale również w tych obszarach dużo mniej poddanych działalności człowieka, na obszarach nisko zurbanizowanych. Ale okazało się, że też ten mikroplastik jest przez nas w bardzo koncentryczny sposób prowadzony przez oczyszczalnie ścieków. I przez to jedna z największa rzeka, która przepływa przez Łódź, jedna z największych, rzeka Ner, do której uchodzi grupowa oczyszczalnia ścieków w Łodzi, jest jedną z najbardziej zanieczyszczonych mikroplastikiem rzek w Europie, ale no nie do końca jakby już zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ten mikroplastik w wodach jest, tylko że jeszcze kolejnym problemem jest to, że on jest w stanie bardzo sprawnie penetrować sieci troficzne. Ja też tym zajmowałem się w swoich badaniach i wykazałem, że nawet 25% masy odchodów kaczek krzyżówek to może być plastik.
które po prostu żerują blisko kolektora właśnie oczyszczalni ścieków, ale to są także ptaki drapieżne, czyli już same góry sieci troficznych. Więc no, tutaj mamy dość poważny problem i to jest problem generalnie dla całego systemu ochrony środowiska, a ten mikroplastik jest po prostu no, bardzo szeroko rozpowszechniony i nie będzie łatwo się nam go pozbyć, bo tutaj żadne metody filtracji nie pomogą, bo nie będziemy w stanie oddzielić tego od wszystkich tych organizmów, które przy okazji zasiedlają te wody. Jakie były reakcje ludzi, kiedy opowiadałeś o swoich wynikach swoich badań? Nie wiem, może miałeś kontakt z urzędnikami, z władzami miasta odpowiedzialnymi za ochronę? Tak, no przede wszystkim to zazwyczaj jest zaskoczenie. Nikt się tego nie spodziewał, osobiście ja też się nie spodziewałem takich wyników. Nie spodziewały się to też osoby, z którymi potem jakby rozmawiałem o w ogóle wynikach tych badań, dlatego że do tej pory jakby nie stwierdzono, że tak szeroko jest rozprzestrzeniony mikroplastik właśnie w tych wodach powierzchniowych Polski. W ogóle w zasadzie w Polsce nie mieliśmy do tej pory szeroko rozprzestrzenionych badań mikroplastiku. Ja w tej chwili jestem w trakcie prowadzenia badań mikroplastiku na terenie Puszczy Białowieskiej i już mogę powiedzieć, że tam również jest. Czyli w tych takich, wydawałoby się, ekosystemach, które są naprawdę dość oddalone od człowieka i mamy tam małą presję ze strony... To jest bardzo mały park narodowy jednak. Skrawek, resztka naturalna. Więc no przede wszystkim to jest wielkie zaskoczenie. To jest główne, myślę, z czym się spotykam i też wielokrotnie, kiedy już o tych zmianach klimatu, jak już rozmawiamy głównie o tym, to... W przypadku, kiedy też zestawiam jakieś właśnie zmiany klimatu z tymi zmianami, które obserwujemy w środowisku, w tym naszym środowisku, bo właśnie tutaj też się już pojawiło to stwierdzenie, że wiele osób próbuje oddalać te konsekwencje zmian klimatu od nas, próbuje wskazywać, że one jakby nie działają bezpośrednio na nas, działają na kraje Afryki, Ameryki Południowej, ale nie, w Polsce nic się nie dzieje, a ja właśnie w tych wszystkich swoich przekazach staram się pokazywać, że te zmiany globalne wpływają także na te zmiany naszego lokalnego środowiska, że tutaj już dochodzi do spadku liczebności płazu, już coraz trudniej jest nam spotkać w środowiskach miejskich żaby moczarowe, żaby trawne właśnie przez zanik siedlisk. I to wszystko jest taką jedną wielką połączoną siecią i myślę, że właśnie w tych wszystkich przekazach my nie powinniśmy jakby tych wszystkich elementów tego muru wiedzy odrywać od siebie i przekazywać jako takie poddzielne cegły, a prezentować jakby całą tą konstrukcję. I dzięki temu też myślę, łatwiej jest zrozumieć, na ile to jest istotne. A co jest najtrudniejsze do przekazania? A które z twoich, no bo komunikujesz wiedzę o przyrodzie, czy pokazujesz, popularyzujesz, oraz o zagrożeniach przyrody. Co jest tak naprawdę atrakcyjniejsze dla słuchaczy? Może właśnie zagrożenia, bo jak mówił Filip, lubimy słuchać o katastrofie, czy raczej piękno przyrody. W tych moich doświadczeniach raczej bardziej jednak to piękno przyrody jest, bardziej jest ta treść, takie bardzo pozytywne treści są szczególnie w dzisiejszych czasach przyjmowane, myślę, w sposób lepszy. No właśnie dlatego, że wokół jesteśmy przesyceni negatywnymi informacjami i dużą ilością takich, no cykl newsów jest bardzo szybki. My jesteśmy codziennie przypomniani setkami takich bardzo agresywnych nagłówków w portalach internetowych, gazetach, mediach społecznościowych, które w jakiś sposób ładują nas konkretnymi emocjami i wiele osób myślę, że w ten sposób próbuje jakoś uciec od tego właśnie, choćby myślę, że coraz większe jest zainteresowanie właśnie w mediach społecznościowych takimi profilami, które w jakiś sposób zajmują się prezentowaniem tej naszej otaczającej przyrody. Natomiast właśnie wydaje mi się, że w takich momentach warto w jakiś sposób w takich pozytywnych treściach, gdzie piszemy tekst o, nie wiem, łasicy, którą właśnie zaobserwowałem przed moim domem i z tym zestawiam, że ta łasica jednak przez całą zimę zmieniła swój kolor na biały, ale nie mogła się ukryć, bo śniegu nie ma. Akurat tak, teraz to była obserwacja z zeszłego roku. W zeszłym roku praktycznie w Łodzi w ogóle śnieg nie leżał przez cały rok. I takie przemycanie przy pięknych zdjęciach elementów tych konsekwencji zmian klimatu myślę, że jest takie bardzo skuteczne. W sensie, że ludziom gdzieś to podskórnie wchodzi, że przy tych atrakcyjnie wizualnych treściach pięknych przyrodniczo, które ich interesują, dodatkowo dostają informację, że hej, tutaj w jakiś sposób to bezpośrednio wpływa na ten organizm, na to ciekawe zwierzę i w jakiś sposób ta wiedza zaczyna wchodzić do głowy.
Czyli wychodzi właściwie z tego, co mówisz, to samo, co mówiła Julia, że nam brakuje kontaktu z przyrodą i my go łakniemy. Myślę, że zdecydowanie tak i wiele ludzi, ja też na mojej stronie jakby staram się pokazać, jak piękna może być miejska przyroda, bo my bardzo nie doceniamy przyrody miast, a ona potrafi być naprawdę niesamowita. Wystarczy się oddalić kawałek od centrum albo chwilę pochodzić po zwykłym parku w centrum miasta, żeby zacząć obserwować naprawdę niezwykłe gatunki. I myślę, że to też jest istotne, że kiedy my zrozumiemy, że my jesteśmy właśnie to, co Julia powiedziała, że my jesteśmy częścią przyrody, że jesteśmy jej elementem, to też w jakiś sposób bardziej przekonuje nas do tego, że powinniśmy ją chronić. A jeżeli wskazujemy tą drogę, że my musimy przeciwdziałać zmianom klimatu właśnie, aby tą przyrodę ochronić w jakiś sposób, to myślę, że to jest jedna z tych dróg, która jest w stanie ludzi przekonać. Marta, czy ty się z tym zgadzasz, że my przede wszystkim potrzebujemy pokazywać piękno przyrody i już się nasłuchaliśmy dosyć o katastrofie? Czy nie? Bo ja mam wrażenie, że przekaz Greenpeace'u jest jednak bardziej radykalny. I do mnie trafia. No ja myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, nad którą wydaje mi się, że tu rozmawiamy w zasadzie od samego początku. I ja myślę, że na pewno ja w ogóle może zacznę od tego, że ja byłam, bardzo mi się podoba to, że rozmawiamy o tym kryzysie klimatycznym w kontekście bajki właśnie, bo zastanawiałam się nad tym, jak ja to rozumiem i pierwsze, o czym pomyślałam, to są bajkowe Karpaty, które faktycznie Puszcza Karpacka, która jest jednym z najstarszych lasów, gdzie jest bardzo dużo różnorodności biologicznej. Kiedy tam się chodzi i ona powinna być chroniona, ale wycina się tam drzewa i chodzi się tam i widzi się naprawdę bajkę. Widzi się zwierzęta, które są spotykane tylko tam. I to jest ładny obrazek. I on budzi w ludziach jakieś emocje. Natomiast wydaje mi się, że to jest znów myślenie o tym, gdzie powinna przebiegać, czy w ogóle jest jakaś granica pomiędzy człowiekiem a przyrodą i do czego nas doprowadzi właśnie takie oddzielanie nietkniętej ręką człowieka przyrody od człowieka faktycznie, bo de facto, jeżeli by się nad tym zastanowić bardziej, to nie do końca możemy znaleźć teraz miejsca, które są nietknięte ręką człowieka pod takim chociażby względem, że wszędzie mamy taką samą atmosferę, w której skład już zmieniliśmy. Więc mi się wydaje, że oczywiście jakby trzeba, na pewno trzeba mówić o nadziei i mówić o tym, że to, co nas czeka, to nie jest że jakby jesteśmy skazani na niepowodzenie i jakby nic dobrego nas już nie spotka. Natomiast myślę sobie, że w tytule tego spotkania pojawiły się te bajki, to jakby jednym z... To, co bajki mogą wnieść do takiej opowieści o kryzysie klimatycznym, to jest właśnie ta wyobraźnia, która jest potrzebna zarówno w bajkach, jak i w takim mówieniu o kryzysie klimatycznym właśnie, bo kryzys klimatyczny jest rzeczą, której nie znamy jako ludzie i której jakby skutków kryzysu, trudno jest nam sobie wyobrazić skutki kryzysu klimatycznego, bo to jeszcze nigdy w świecie się nie wydarzyło, dlatego też ta wyobraźnia jest potrzebna, a z drugiej strony myślę, że mówiąc o kryzysie klimatycznym, potrzebujemy też wyobraźni w takim sensie, że musimy odważnie mówić o alternatywach i o tym, co jaką wizję przyszłości możemy tworzyć, żeby ona dawała nadzieję i żeby mobilizować ludzi do działania i do walczenia o tą lepszą przyszłość, bo tylko mobilizując się, wywierając wpływ na decydentów, którzy mają siłę podjąć decyzje, które mogą nas uratować, mamy jakieś szanse. To jeszcze zanim oddamy, bo mamy jakieś pytania na czacie, prawda? Za chwilkę wpuścimy, ale ten czas strasznie szybko nam leci. Ja chcę w takim razie krótko, żebyśmy jeszcze porozmawiali o tych rozwiązaniach. No bo jak mówicie,
przede wszystkim musimy mówić i wyobrazić sobie alternatywy, alternatywną przyszłość, rozwiązania, to ja podrzucę takie rozwiązania i skomentujcie je, czy one są do wyobrażenia i czy one mogą się zadziać. Pierwsze, w ciągu, tak, do 2030 roku zamykamy wszystkie elektrownie węglowe, nie ma kopalni. Wyobrażacie sobie taki świat, czy to jest bajka? Ja w ogóle jeszcze, jak już faktycznie rozmawiamy o rozwiązaniach, to chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że wcześniej Filip poruszył wątek pandemii, bo wydaje mi się, że pandemia trochę zatrzęsła tym systemem, w którym żyjemy i otworzyła nam trochę szerzej oczy na to, jakie rozwiązania są możliwe. I wydaje no o 6% się... chyba spadły emisje, czy o 7, tak? W porównaniu z zeszłym rokiem. Ale no. Przepraszam, Marta, wejdę sobie, że w ogóle nie o to chodzi, że o ile spadły, bo to jest w sumie nieistotne i wiemy, że mogą zaraz wrócić. Dla mnie kluczowe, i przecież oddam Marcie głos, jest to, że wydarzyło się coś nagle, co zmusiło nas wszystkich do reakcji, jakby była wojna, nie? Jakby przytaczało się często ten przykład II wojny światowej, że gospodarka Stanów Zjednoczonych w rok się przestawiła na produkcję samolotów. I to jest o tym trochę, tak, że nagle się okazało, że różne rzeczy są możliwe, że można przestać latać i odbywać bzdurne spotkania w drugim końcu Europy tylko dlatego, że da się tam polecieć za 200 zł. Już oddaję głos. Nie, ja chciałbym, żebyście wszyscy tak krótko się wypowiedzieli. To jest pierwsza z tych rzeczy, które musimy zrobić, tak? Przestać spalać paliwa kopalne. Czy to rzeczywiście może się zadziać? Druga, przestajemy wycinać netto drzewa i sadzimy w ciągu kilkunastu lat ten miliard hektarów lasów. Sadzimy albo pozwalamy im się odrodzić. Czy to jest do wyobrażenia, czy to jest bajka? Wreszcie z zupełnie innej beczki. IPCC mówi o miksie energetycznym, w którym oprócz wiatru i słońca jest energetyka jądrowa. Dla wielu osób energetyka jądrowa nie pasuje do naszej bajki. Czy z drugiej strony są zwolennicy rozwiązań technologicznych, dla których to jest clue? Czy da się to połączyć? Czy też to z kolei nie jest nasza bajka? Czy ja mogę? No właśnie, chciałam powiedzieć właśnie trochę o tym, co jest wyobrażalne dla nas jako możliwe i że to właśnie to zmieniła pandemia wcześniej. Okay. Bo jakby to, co jest dla nas wyobrażalne jako możliwe, wynika z systemu, w jakim żyjemy, z tego, jakie rzeczy znamy. I znamy jakąś pewną pulę rzeczy i to stanowi dla nas naszą wyobraźnię. Tymczasem, no i jest to konstruowane przez ludzi. Tymczasem musimy poszerzyć trochę to, co wydaje nam się możliwe i skonstruować to inaczej, poszerzyć to właśnie w taki sposób, żeby jakby wprowadzić rozwiązania, które są konieczne, bo jeżeli ich nie wprowadzimy, no to czeka nas katastrofa i mówią o tym naukowcy. I oczywiście to nie jest łatwe, i może być drogie. Często też się pyta nas o to, czy będzie to opłacalne, jakby cały czas myśląc o tym, czy jakby PKB nam się będzie zgadzało i czy na pewno gospodarczy system nie zostanie zachwiany czy naruszony. A wydaje mi się, że i to bardzo dobrze pokazała pandemia, że musimy trochę wyjść poza myślenie o tym, że jakby celem wszystkich państw i gospodarek na świecie jest dążenie do wzrostu gospodarczego, bo nie możemy o tym dłużej myśleć, bo ciągłe, niekończące się, nieustanne dążenie do wzrostu gospodarczego na planecie, która ma skończone zasoby, nie jest możliwe. I to nie brzmi realnie, to brzmi jak bajka, ale o to właśnie chodzi, że musimy sobie wyobrazić rozwiązania, które jeszcze chwilę wcześniej wydawały nam się trudne do wyobrażenia. I trochę nie mamy wyboru, w sensie musimy dążyć do takich rozwiązań i musimy je wprowadzać i mieć nadzieję na to, że się uda, bo w takim jesteśmy momencie. To nie jest bajka, ale brzmi rzeczywiście jak bajka, wyobrażenie sobie świata. Tak, wracając do tego cytatu z Żiżka, tak? Trudniej wyobrazić sobie koniec kapitalizmu niż koniec świata. Jeżeli nie macie w tej chwili nic szybkiego do dodania, to ja bym poprosił Patrycję, żeby powiedziała nam, o co pytają słuchacze czy widzowie nasi na czacie. Czy w ogóle można zmniejszyć emisję dwutlenku węgla bez powstrzymywania wzrostu globalnej populacji?
czy będziemy, jeśli w ogóle będziemy z jednej strony ograniczać emisję, a z drugiej strony wzrost populacji i tak będzie je nasilać, czyli w efekcie albo emisje pozostaną na tym samym poziomie rocznym co teraz, albo dalej będą rosnąć. Czy ja mam powtórzyć teraz, bo nie, jeżeli nasi dyskutanci nie słyszeli, to muszę powtórzyć to pytanie. Głównie chyba do ciebie, Olu, jako naszej specjalistki od systemu klimatycznego. Czy możliwe jest zmniejszenie emisji bez przy wzroście populacji ludzkiej? Tak? Czy to nie zostanie, te cięcia emisji, które zdołamy osiągnąć, nie zostaną skompensowane wzrostem populacji? To nie jest zupełnie do mnie pytanie, ponieważ trzeba tutaj mieć taki komponent troszeczkę ekonomiczno-inżynieryjno-gospodarczy, żeby wiedzieć, na ile jest, jakie mamy rozwiązania, które pozwalają nam ograniczać emisje. Na pewno jest tak, że jeżeli będziemy zwiększać po pierwsze efektywność energetyczną, a po drugie, znaczy wszystkiego, tak żebyśmy potrzebowali tej energii mniej na uzyskanie satysfakcjonującego nas poziomu życia, oraz jeżeli będziemy szukać nowych źródeł energii, czyli nie musimy ich szukać nowych, tylko wykorzystywać te, które znamy, a których w tej chwili nie wykorzystujemy w takim stopniu, jakby można, czyli wiatr, słońce, energetyka jądrowa też, która w wielu miejscach jest teraz wygaszana przedwcześnie i niepotrzebnie, to jeżeli będziemy wykorzystywać te źródła energii w większym stopniu, będziemy zwiększać efektywność energetyczną, to na pewno jest tak, że możemy ograniczyć emisję ze spalania paliw kopalnych. Natomiast taki dokładny bilans, to przydałoby się tutaj wkład techniczny bardziej, żeby to określić. Ale widziałam, że Marta podnosiła rękę, więc być może jakieś analizy na ten temat. Ja chciałabym dodać, że oczywiście to, co ty powiedziałaś, czyli jakby zmiana źródeł, z których czerpiemy energię, jest bardzo ważna, natomiast ważne jest też zmienienie tego, jak dużo energii chcemy zużywać i ważne jest myślenie o tym, kto tej energii więcej w skali kraju zużywa, w skali świata zużywa. I to bogate kraje żyjące na... bogate kraje i ludzie w bogatych krajach, bogaci ludzie w bogatych krajach zużywają tej energii jak zdecydowanie więcej niż inni ludzie, między innymi przez taki styl życia, który jest związany z częstymi podróżami, samolotami, wieloma samochodami, dojeżdżaniem tymi samochodami w wiele miejsc. I to nie jest tak, że każdy jest odpowiedzialny w jeden sposób, w ten sam sposób, w równy sposób, tylko są kraje, które są odpowiedzialne bardziej i kraje, które są odpowiedzialne mniej. I to jest związane z bogactwem tych krajów i wydaje mi się, że to pytanie o populację trochę przenosi to, jakby pytanie jest troszeczkę zawarte przeniesienie odpowiedzialności na kraje, w których ta populacja faktycznie szybko rośnie. Jak wiemy, no nie są to kraje bogate, w których rośnie populacja, tylko w innych krajach ta populacja rośnie najbardziej i wydaje mi się to być szkodliwe, bo to nie jest kwestia tego, ile ludzi żyje w kraju, tylko kwestia tego, w jaki sposób ci ludzie w tym kraju żyją, a w sposób bardziej emisyjny żyją ludzie w krajach bogatych i to jest związane właśnie z kapitalizmem i z tym, jakie style życia, modele i wartości są w społeczeństwie proponowane jako pożądane i te, które, do których realizacji powinniśmy dążyć. Ostatnio pojawiły się nowe badania dotyczące oceny pojemności, globalnej pojemności środowiska, jeśli chodzi o populację ludzką. I ta pojemność środowiska, jak wynika z tych badań, bardzo zależy od tego, jakie parametry weźmiemy pod uwagę i jaki scenariusz sobie wyobrazimy. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że moglibyśmy wszyscy znacząco zmniejszyć, ci, którzy jeszcze nie zmniejszyli, tego nie zrobili, zmniejszyć ilość mięsa w diecie na przykład, to nagle radykalnie nam spada ilość emisji energii zużywanej na głowę. I to nie tylko ze względu na ten metan z przewodów pokarmowych krów, ale ze względu na zmniejszenie ilości energii potrzebnej i wylesień potrzebnych do wypasu tych krów i ilości przestrzeni potrzebnej do produkcji paszy dla zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest przykład, tak? Innym przykładem jest liczba podróży międzynarodowych, sposób transportu indywidualnego w tej chwili i tak dalej, i tak dalej. Więc pojemność środowiska bardzo zależy od tego, jak my z tego środowiska korzystamy i te wyliczenia pokazują, że przy zmianie
sposobu życia, no to pewnie jeszcze parę miliardów się zmieści na Ziemi. Natomiast to jest warunkiem. Czy jeszcze jakieś pytania? Dobrze, zatem żyjemy w antropocenie jako ludzkość z własnej winy. Najwyższy czas połączyć się intelektualistów, specjalistów od różnych dziedzin naukowych i zadać sobie pytania. Mianowicie, czy możemy i jak wpłynąć na rządy państw, aby wymusić na nich przeciwdziałanie eksploatowaniu naszej planety tak na tak olbrzymią skalę, jaką mamy dzisiaj? Jak przekonać miliardy zwykłych ludzi do na przykład recyklingu śmieci? No dobrze, słuchajcie, kto się zmierzy z pytaniem, czy nie powinniśmy wpłynąć na rządy i jak zmusić miliardy ludzi do recyklingu? Dwa różne pytania, ale czy wyobrażacie sobie, że w tych systemach, które istnieją na świecie, systemach politycznych, a no, niby są różne w różnych państwach, że taka zielona rewolucja jest możliwa w tej chwili? Czy to jest bajka? Ja myślę, Filip, że jesteś reportażystą, opisujesz, jak działa świat, więc jak się zmienia świat. Więc czy on się ma szansę zmienić szybko, tak jak my chcemy? Wiesz co, no, biorąc pod uwagę dynamikę pewnych zmian, które już się dzieją, to znowu no, muszę wrócić do tego mojego rozdarcia, że mam takie dni, że myślę, że tak, a mam takie dni, że absolutnie nie. Natomiast trochę odpowiadając na to drugie pytanie. Ja nie do końca widzę potrzebę zmuszania ludzi do recyklingu. Wystarczy, że zmusimy największych producentów, żeby ponosili środki, koszty środowiskowe tego, co produkują i wypuszczają w teren. Była taka arcyciekawa akcja Greenpeace'u sprzed kilku lat, kiedy oni się fotografowali ze śmieciami znalezionymi nad Bałtykiem. I to były śmieci producentów, no, kluczowych i największych producentów różnych słodyczy, napojów i tak dalej. I to były, te zdjęcia były podpisywane: hej, producencie, to chyba twoje. I niespotykany hejt był pod tymi zdjęciami w mediach społecznościowych, w którym bardzo wszyscy, którzy tam komentowali, zakładam, że nie wszyscy byli nasłani przez tych producentów jako trolle, komentowali, że to przecież nie jest tego producenta, tylko to jest tego kogoś, kto tam pił ten napój na tej plaży, a potem tą butelkę zostawił. I to jest tylko troszeczkę prawda. To znaczy jednak to jest też tego producenta, który nie ponosi żadnego kosztu wyprodukowania tej butelki plastikowej i zostawienia jej, czy nie dania wyboru właściwie nikomu, żeby korzystał z czegoś innego. No ale kto ma tych producentów zmusić, żeby oni włączyli koszty środowiskowe? No wiesz co, no od 1 stycznia już trochę się w Unii Europejskiej zmieniło i może zaraz się zmieni troszeczkę więcej. No, pewnie, że to się dzieje wolniej niż byśmy tutaj chcieli w tej bańce, w której sobie siedzimy, ale jednak się trochę zmienia, więc wierzę, że jest to możliwe, a łatwiej jest przekonać 200 producentów niż 2 miliardy ludzi. Więc myślę, że to w tę stronę powinno iść. I myślę, że taką odpowiedzią na to jest, ja trochę odpowiem Rebeką Solnit i książką Nadzieja w mroku, która mnie osobiście wyciągnęła w ogóle z depresji klimatycznej. To znaczy my nie wiemy... Marta też o niej wspomina. Jak... Tak, my nie wiemy, czy to się zdarzy, ale nie mamy wyjścia, bo albo sobie palniemy w łeb, albo będziemy robić, wierząc, że się zdarzy. I to jest bardzo prosty wybór, co mamy robić. Nie potrzebujemy nadziei, potrzebujemy działania. To Greta Thunberg. Kolejne pytanie. Spróbuj mówić głośno, ale może mikrofon zbierze. Dobrze, postaram się. Zatem pytanie do Oli bezpośrednio. Jakie czynniki wywołały ocieplenie klimatu w przeszłości, kiedy populacja ludzi była zerowa? Skąd wzięła się teoria czynnika ludzkiego? Okej, udało mi się usłyszeć, na szczęście. Więc zmiany klimatu w przeszłości bywały powodowane rozmaitymi czynnikami. Przede wszystkim... Zawsze one należały do podstawowych klas, czyli albo się mogła zmieniać to, ile energii słonecznej docierało do Ziemi, albo do jej konkretnych części, jak na przykład konkretnie do bieguna północnego. To jest bardzo ważny, kluczowy region, a właśnie to, ile promieniowania słonecznego dociera do bieguna północnego, zmienia się w czasie ze względu na to, że Ziemia się raz nachyla bardziej do Słońca, a raz bardziej od Słońca. Mógł się także zmieniać skład atmosfery, bo na przykład w historii zdarzały się takie sytuacje, w których przez setki, tysiące lat wybuchały wulkany, jakieś wielkie prowincje magmatyczne były zalewane magmą, lawą i było naprawdę dużo, dużo dwutlenku węgla. Albo na przykład wypuszczane były
duże porcje metanu, z kwadratów metanu z dna oceanu. Więc były takie czynniki tego typu w przeszłości, no i one powodowały zmiany klimatu. A dzisiaj zmiana klimatu jest spowodowana przez człowieka i to nie jest jakaś taka egzotyczna hipoteza. To jest po prostu coś, co hipoteza, która wynika z naszej wiedzy, a obecnie jest to dosyć dobrze udokumentowana i udowodniona hipoteza. Już w XIX wieku zmierzono, sprawdzono, że istnieją takie gazy, które mają tę własność, że zatrzymują promieniowanie podczerwone, promieniowanie ziemskie, że są to dwutlenek węgla, woda, metan, znaczy para wodna, metan. Jeżeli przybędzie ich w atmosferze, to spodziewano się, zgodnie z prawami fizyki, że nasza Ziemia się będzie ocieplać. To wynika z obliczeń, z podstawowych praw fizyki, takich jak zachowanie energii, takich jak oddziaływanie promieniowania z materią. Wszystkie opisy tutaj równania istnieją i dobrze opisują rzeczywistość. Mamy je wielokrotnie sprawdzone. Więc już w XIX wieku wiadomo było, że jeżeli będziemy wpuszczać do atmosfery dodatkowe gazy cieplarniane, no to atmosfera się będzie podgrzewać i Ziemia się będzie podgrzewać. No i my teraz właśnie to robimy, tak? Bo wiemy, że wykopujemy spod ziemi całe masy węgla, ropy, gazu, spalamy je. Wiemy, co się dzieje w wyniku reakcji spalania, tak? To jest bardzo prosta reakcja, którą można zaobserwować w laboratorium i sprawdzić, że kiedy spalamy coś, co zawiera węgiel, węgiel łączy się z tlenem, powstaje dwutlenek węgla. I widzimy, że odpowiednio do tego, ile my spalamy paliw kopalnych, w atmosferze przebywa odpowiednio dużo dwutlenku węgla. Znamy też procesy przemysłowe czy rolnicze, w których powstają inne gazy cieplarniane i obserwujemy, że ich również przybywa w atmosferze. I na dodatek do tego wszystkiego mamy pomiary z kosmosu, pomiary satelitarne, które nam mówią, że Ziemia emituje w kosmos coraz mniej energii i że odpowiadają za to właśnie gazy cieplarniane, bo pochłaniają takie fale o takich długościach, właśnie jak pochłaniają gazy cieplarniane. Więc mamy tutaj masę dowodów, które nam pokazują, że współczesna zmiana klimatu jest spowodowana wzrostem koncentracji gazów cieplarnianych oraz że wzrost koncentracji gazów cieplarnianych jest spowodowany przez człowieka. I stąd jest to twierdzenie. Przy czym warto pewnie jeszcze dodać, że mieliśmy w historii Ziemi 5 wielkich wymierań, kiedy gwałtowne zmiany w biosferze powodowały masowe wymierania gatunków i wszystkie one wiązały się ze zmianami klimatu. Te zmiany klimatu były zwykle efektem sprzężeń zwrotnych na jakieś zmiany spowodowane przez ruchy tektoniczne, wzrost działalności wulkanów albo upadek asteroidy. Klimat reagował sprzężeniami i teraz te mechanizmy wewnętrzne, które powodują ocieplenie, są niby takie same, znaczy wzrost gazów cieplarnianych, tylko one zachodzą znacznie szybciej niż kiedyś zachodziły w ramach tych sprzężeń zwrotnych. Więc wszystko wskazuje na to, że teraz te procesy są znacznie szybsze niż w tych naturalnych procesach ocieplania klimatu miliony lat temu. No i przede wszystkim człowiek daje tutaj ten impuls pierwotny, czyli no tak, tak. My przerabiamy paliwa kopalne w tej chwili na duże ilości dwutlenku węgla. Myślę, że jeszcze dwa pytania. Dobrze, to jedno takie szybkie od pani Marii do Jarka bezpośrednio. W jaki sposób badasz obecność mikroplastiku w puszczy? Czy powtórzyć? Jarku, do ciebie pytanie. Masz wyłączony mikrofon. Tak, poprosiłbym, bo nie usłyszałem w pełni pytania. Pytanie jest o metodykę. W jaki sposób badasz obecność mikroplastiku w Puszczy Białowieskiej? W tej chwili w projekcie tym w Puszczy Białowieskiej tam mam kilka takich części metodycznych. Żeby wykrywać takie najmniejsze części tworzyw sztucznych, to bezpośrednio pobieram próby wody z powierzchniowych części rzeki i je filtruję przez filtry takie bardzo już drobne. Żeby takie większe fragmenty mikroplastiku, których stężenie jest mniejsze, wykorzystuję do tego specjalne siatki o wielkości oczek 300 mikronów, 500 mikronów. To tyle. Dzięki. I jeszcze jedno pytanie do pana doktora i na koniec będzie podsumowujący tutaj komentarz. Zatem, w jakim stopniu lasy wpływają na powietrze i czy wpływają na ochłodzenie klimatu, biorąc pod uwagę globalne ocieplenie?
Lasy i generalnie ekosystemy lądowe są bardzo ważnym elementem regulacji klimatu. No, biomasa roślin na lądzie jest jednym z największych zbiorników, magazynów węgla, który uczestniczy w tak zwanym szybkim obiegu węgla. Więc jeżeli my te lasy pozwalamy im rosnąć, one akumulują węgiel i zwiększają generalnie jego ilość w biosferze lądowej. No albo w stabilnych warunkach jest to po prostu bardzo duży bufor, tak? Który jest w drewnie, w biomasie tych roślin, w korzeniach, ale też w martwych szczątkach. On przechodzi, ta biomasa roślin przechodzi w glebę i gleby zawierają również ogromną ilość węgla, znacznie większą niż lasy, więc to nie tylko lasy. Trzeba myśleć o wszystkich ekosystemach lądowych. W przeciwieństwie do ekosystemów wodnych, do oceanów, większość węgla na lądzie jest w żywej albo w martwej biomasie żywych istot, a przede wszystkim roślin. Innym takim bardzo ważnym ekosystemem, który zawiera ten węgiel, są torfowiska. Torfowiska w torfie, czyli w martwych szczątkach roślin, zawierają dwa razy więcej węgla niż biomasa wszystkich lasów. Więc teraz no to efekt naszej działalności jest oczywisty. Jeżeli wycinamy lasy albo osuszamy bagna, to ten węgiel ulatuje do atmosfery. Jeżeli pozwalamy tym naturalnym ekosystemom się odtwarzać, ściągamy węgiel z atmosfery, a przede wszystkim chronimy ten, który już w nich jest. Więc w zależności od tego, jak my będziemy tą powierzchnią ziemi gospodarować, możemy przywracać ściąganie węgla do biosfery albo uwalniać ten, który jest już zebrany. W tej chwili więcej uwalniamy. Lasy tropikalne, które jeszcze do niedawna były netto pochłaniaczem węgla, teraz stały się netto uwalniaczem węgla, ale nie dlatego jeszcze, że tak wpływa, że to jest sprzężenie zwrotne i odpowiedź klimatyczna tych lasów, tylko dlatego, że my wciąż zwiększamy tempo wylesiania. To się dzieje w Brazylii, to się dzieje w innych krajach Ameryki Południowej, to się dzieje w Afryce Centralnej czy w Indonezji, Malezji. W strefie umiarkowanej w Europie generalnie przybywa teoretycznie lasu, ale przybywa lasów uprawnych, a zanikają nam wciąż lasy naturalne, które dużo skuteczniej magazynują węgiel. Więc to chyba tak najprościej. Nie będę przytaczał liczb, bo ich też dokładnie nie pamiętam i nie chcę wprowadzić w błąd, ale są to ogromne ilości. To teraz mamy komentarz od pana Piotra, podsumowujący, tak nazwijmy to. Serdeczne pozdrowienia z Katowic, z Klubu Myśli Ekologicznej. Na koniec roku dla portalu 300 Gospodarka, zapytane o pozytywne rzeczy, które wydarzą się w nowym roku, napisałem. Rok 2000... Piotr Skubała? Bardzo możliwe. Bardzo miło. Napisałem. Rok 2021 będzie rokiem, w którym znacząco wzrośnie liczba osób promujących inny sposób widzenia świata, oparty na myśleniu relacyjnym, które dostrzega wzajemne związki w przyrodzie, współzależność bytów, istot ludzkich i pozaludzkich. To uważam za kluczowe. Czy podzielacie mój optymizm? Nie wiem, czy słyszeliście ten komentarz Piotra Skubały. Ale generalnie, bo rozumiem, że widzowie i słuchacze słyszą, natomiast do was dociera, drodzy goście, dyskutanci, mniej. Ale pytanie o to, czy uważacie, że ten rok, który zaczynamy, będzie przełomowy pod względem rozumienia relacji między człowiekiem a przyrodą? Czy ma szansę być przełomowy? A może musi być i trzymajmy się tej nadziei, o której Marta mówiła. Julia. No, ja nie mam pojęcia, czy będzie przełomowy akurat ten rok, czy najbliższe lata, czy jakikolwiek konkretny moment, czy będzie przełomowy, ale jeżeli chodzi o taką intuicję artykułowaną na różne sposoby, na przykład w różnych sztukach i też w literaturze, dotyczącą miejsca ludzi w więcej niż ludzkiej przyrodzie, dotyczącą właśnie tej sieci powiązań pomiędzy różnymi elementami ekosystemów, no to rzeczywiście jakby to słychać wszędzie, tak? To znaczy to jest jakieś takie odkrycie, które z mojej perspektywy, w mojej działce, ja zajmuję się współczesną literaturą, głównie współczesną poezją, no to jest jakby taki największy temat tak naprawdę
bardziej eksperymentalnej literatury w tej chwili, więc tutaj rzeczywiście coś jest na rzeczy, że jeżeli można tę wyobraźnię literacką uznać za jakąś trochę może forpocztę takiej kolektywnej wyobraźni, to na poziomie tej kolektywnej wyobraźni ja widzę tę zmianę zachodzącą rzeczywiście. Tak? To ale, nie czy znaczy, tej, że... ale czy w tej poezji widać nadzieję, o której mówiła Marta, czy widać dekadencję? Ja ani do nadziei nie jestem jakoś przywiązana, ja osobiście, ani do dekadencji, to znaczy, bo nadzieję, to znaczy tak, nadzieję właściwie na co, wiesz, bo w każdym momencie, tak, czy dzisiaj, czy jutro, czy za rok, czy za 5 lat, zawsze jest coś do zrobienia i zawsze będzie coś do zrobienia, tak, i w tym sensie ja nie jestem akurat entuzjastką w ogóle mówienia w kategoriach nadziei, tylko raczej to, co mi się wydaje inspirujące, to jest po prostu patrzenie na rzeczywistość taką, jaką ona jest, a ona jest bardzo złożona, bardzo splątana, rzeczy są ze sobą wzajemnie właśnie powiązane na wiele różnych sposobów i w ramach tych powiązań wielorakich i bardzo złożonych są rzeczy do zrobienia, tak, są rzeczy, które są możliwe, tak naprawdę jedyne, co jest niemożliwe, to kontynuowanie status quo, tak, pokazała to pandemia, wiemy to z nauki o klimacie, z różnych źródeł to wiemy, jedyne, co nie może się wydarzyć, to nie może być dalej tak, jak jest, bo rzeczy po prostu zaczynają się sypać, tak? A poza tym, no to w ramach tej rzeczywistości takiej, jaka ona jest, w ramach wiedzy, którą mamy na temat tej rzeczywistości, wiele rzeczy jest możliwych i wiele rzeczy da się zrobić, właśnie opierając się na głębokim zrozumieniu zarówno nauki, jak i takim, nie wiem, psychologicznym czy bardziej właśnie metaforycznym zrozumieniu powiązań pomiędzy różnymi elementami świata. I w tym sensie ta nadzieja dla mnie nie jest niezbędna do tego, żeby działać w sposób, który jest twórczy, który jest współczujący, nie wiem, jak to powiedzieć, który jest jakoś sensowny, tak? I taki ruch widzę w sztuce bardzo, widzę w sztuce taki czuła ruch. Czuła narracja Olgi Tokarczuk? Na przykład, tak, między innymi także to. Mhm. Kto chciałby jeszcze skomentować to, jaki rok przed nami? Ja tylko dodam, że trochę w nawiązaniu do tego, co Julia mówiła, że to oczywiście wiem, jaka myśl stała, bo wszyscy chyba, jak tu siedzimy, znamy Piotra Skubałę, więc wiemy, jaka myśl pewnie za tym stała, ale to szukanie przełomu czy jakiejś daty granicznej wpisuje się w tą taką temporalność, do której przywykliśmy, a która nie jest przystająca do problemu, z jakim się zmierzymy. To znaczy dla mnie o wiele większe znaczenie ma zmiana, jaka zachodzi i ona nigdy nie zajdzie w jakimś punkcie, tylko ona zajdzie w jakiejś szerszej perspektywie. I to, co się dzieje teraz, mi daje siłę do tego, żeby się w to włączać. I czy to będzie przełomowy rok? Nie wiem, no za 1000 lat może ktoś uzna, że był jakiś przełomowy rok. Z mojej dzisiejszej perspektywy nie jest to w żadnym stopniu, nie widzę powodu, żeby się nad tym zastanawiać. Po prostu trzeba orać pole z jednego końca na drugie, zawracać pługiem i jechać w drugą stronę. Jarku, czy ty masz poczucie, dla ciebie to jest przełom, kończysz liceum, idziesz na studia, wybrałeś już te studia? Jeszcze nie. To nie idź na archeologię. Futurologię. Na pewno się nie wybieram na medycynę, nauki środowiskowe, to tylko mogę tyle powiedzieć. Nie wiem, znaczy uważam, że pandemia nam udowodniła, że w ogóle nie ma co w ten sposób patrzeć na jakieś przełomowe lata i zakładać, że coś się wydarzy, bo tak naprawdę nic nie wiemy, jeżeli chodzi o wydarzenia. I myślę, że musimy tutaj obserwować, co najwyżej możemy trzymać kciuki za decydentów i myślę, że to nam pozostaje w tym momencie w jakiś sposób.
Pandemia pokazała nam, że ten kryzys klimatyczno-ekologiczny, bo ja ją traktuję jako przejaw tego kryzysu, może się objawić w bardzo zaskakujących formach. Tak? Że to nie jest tak, że my koniecznie umrzemy z gorąca albo z braku wody. Niektórzy pewnie tak, niekoniecznie umrzemy, ale że świat się może dla nas bardzo mocno zmienić. No a wiadomo, że pandemia jest efektem zmian na świecie, poczynając od zwierzęcych wirusów. Wszystkie dotychczasowe pandemie to były mutacje wirusów od zwierzęcych związane z naszą ingerencją w przyrodę. No i było, nie było z zabijaniem zwierząt, przewożeniem, jedzeniem zwierząt. I pewnie jako cywilizacja nie zmienimy tego faktu, ale to jest efekt naszej ingerencji w naturę. I to, że ona się tak szybko rozeszła, jest efektem tego, że mamy globalną gospodarkę, podróżujemy w kółko po tym świecie i tak dalej. Więc trudno sobie, można sobie wyobrazić, czytając literaturę i oglądając dystopijne filmy, jakie inne mogą być aspekty, ale nie wiem, czy jakby parę lat temu ktoś miał sobie wyobrazić oblicza kryzysu klimatycznego w 2020 roku, to akurat pandemię by wystrzelił. To ja tylko słowem podsumowania też, jak już tu Olga Tokarczuk się pojawiła parę razy, jest taka ważna myśl dla mnie, jedna z bardziej pożytecznych, która a propos pandemii i tego, co się wydarzyło, się pojawiła, że pandemia trochę nam uświadomiła, że nie da się abstrahować od rzeczywistości. Tak. I w tej skali mikro, jaką pandemia była, bo ja cały czas uważam, że to jest mikrokryzys, jak i być może dzięki temu się nauczymy, że tej skali mezo i makro również nie, bo po prostu ona nas spotyka i chorujący na COVID-a przywódcy świata są tego też świetnym dowodem. To chyba też cytat z Olgi Tokarczuk, coś nam mówi, sprawdzam, tak? Przyroda, Bóg, nie wiadomo. Rzeczywiście, to nam pokazuje, że to nie jest bajka, ale bajki mają to do siebie, że zwykle mają jakieś dobre zakończenie albo jakiś morał. Więc pod tym względem może my potrzebujemy trochę sobie wyobrazić to jako bajkę, że to dobre zakończenie jest możliwe, żeby działać. Bo ja z kolei moją z ostatnich lat najważniejszą lekturą chyba jest Harari, Sapiens, gdzie uświadomiłem sobie, że nasze mózgi jednak wyewoluowały do tego, żeby myśleć w kategorii bajki, czy też mitu. Żebyśmy byli sterowani przez to, co może mało realne, ale da się wyobrazić i to nas pcha do przodu. Więc w takich kategoriach nawet jak w tej chwili trudno sobie wyobrazić, że przekształcenie systemu, poczynając od produkcji energii po kapitalizm, jest niemożliwe i że to nie jest bajka, no to może musimy sobie spróbować jednak wyobrazić, że to jest nasz realny cel. Ostatnie komentarze, bo chyba czas nam się skończył. Czy chcecie jeszcze coś powiedzieć? Przesłanie dla naszych słuchaczy. Słuchajcie, no, włączcie się w tych wszystkich obszarach rzeczywistości, w jakich działacie. Opowieść o w miarę dobrej przyszłości i działanie na rzecz tej w miarę dobrej przyszłości. I myślę, że katastrofa klimatyczna, która nie jest bajką, poniekąd może nam pomóc odnaleźć to, co jest ważne. No, ja na przykład w pandemii odnalazłem się poza miastem w uprawie ogródka na mojej działce. I teraz mieszkam tam poza Warszawą i to jest akurat dobry efekt tej pandemii. I chętnie część przynajmniej moich zajęć ze studentami będę prowadził w trybie online, bo to też jest wynalazek, którego wcześniej mieliśmy go, a nie wykorzystywaliśmy wystarczająco. Ale to już poza tematem. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Była przyjemność, zaszczyt i przygoda rozmawiać z wami dzisiaj. Dziękuję wszystkim przed ekranami i zapraszam na wszystkie kolejne wydarzenia na Nocy Biologii.